Bardzo mi miło powitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu promocyjnym Muzealnego Periodyku Paszka. Cieszę się ogromnie, że wzbudza zainteresowanie pomimo tej sytuacji pandemicznej i takich różnych ograniczeń i śnieżnej pogody. Dziękuję, że Państwo jesteście. Chciałabym w pierwszej kolejności zaprezentować prelegenta i promotora Baszty. Witam serdecznie pana doktora Marka Kołyszkę z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który będzie dzisiaj promował nasze wydawnictwo. Zresztą i dziś, poprzednio też tak było, także cieszymy się, że jest zawsze chętnie z nami. Witam serdecznie autorów, witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy chcieliście przyjść na to spotkanie. Myślę, że od razu przejdziemy do meritum sprawy. Chciałabym tylko powiedzieć, że jest to 15 zeszyt Baszty. Obejmuje on okres, tak się złożyło, że 3-letni od 2019 do 2021 roku. Autorami są muzealnicy, ale także zaproszeni goście, którzy chętnie publikują, zamieszczają swoje prace badawcze w tym pierwszym dziale materiały i artykuły źródłowe. Baszta, jak zwykle, zachowuje tą ciągłość historyczną, to znaczy nawiązuje do poprzedniego zeszytu, także wszystkie wydarzenia, które są przedstawione, zachowują taką ciągłość. Możecie Państwo dowiadywać się, co w muzeum w tym okresie się działo. Także serdecznie zapraszam pana Marka do omówienia zeszytu. Ja dziękuję, chyba nie będzie tak? potrzebny mikrofon, także myślę, że wszyscy mnie doskonale słyszą, tak? Szanowni Państwo, jest mi ogromnie miło, zaszczyt zawsze jest to dla mnie, kiedy mogę pojawić się w Chojnicach i no, przypomnieć sobie zawsze te najwspanialsze moje lata mojego życia, które tutaj spędziłem. Więc po raz kolejny przychodzi mi w udziale laudacja niesamowicie ciekawego rocznika, znaczy rocznik, numeru, bo obejmuje on 3 lata Baszty. Jest on no, interesujący ze względu na to, na czasy, które, jak to chińskie przysłowie, obyśmy już w ciekawych czasach. Czasy mamy bardzo ciekawe, niebezpieczne. Mamy te niebezpieczeństwo wiąże się z epidemią i oczywiście ona pokrzyżowa różne wydarzenia. Cieszę się, że możemy spotkać się tak jak poprzednim razem twarzą twarz. Więc druga taka okoliczność, która jest okolicznością wspaniałą, która w tych czasach, które obejmuje rocznik, obejmowała, to jest 100. rocznica powrotu Chojnic struktury państwa polskiego po I wojnie światowej. Baszta zawiera, nie muszę chyba o tym mówić, że Baszta jest to wydawnictwo, które już jest znane szeroko. Słuchajcie Państwo, wczoraj dokładnie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pojawia się artykuł pani profesor Sulkowskiej-Tuszyńskiej jeszcze i pytanie, czy mam dostęp, bo trzeba skorygować jakieś tam odniesienia do Baszty dotyczące artykułu o medaliku świętego Benedykta. Oczywiście jasna sprawa, żeby to możliwe. Bardzo się cieszyłem i mówię paradoksalnie, jutro jestem w Chojnicach, kolejny numer się ukazuje. Na pewno też historycy czy no, archeologowie będą oczekiwać na to wydanie, bo zawsze jakiś ciekawy artykuł, który wzbogaci też ich publikacje, a który będzie cytowany się tam znajdzie. Także jest to cytowanie oczywiście jest ważne, dlatego że to sprawia, że Baszta nie jest lokalne wydawnictwo, to trzeba sobie uświadomić, ten zakres jest znacznie szerszy. Też wydaje mi się, z tego wynika też ten szerokie spektrum poruszane w artykułach. Ja zacznę od artykułów, które tutaj są, będę obejmował je w kolejności. Państwo przed sobą macie, nie będę już streszczał całości konstrukcji tej publikacji, bo Państwo ją sobie tutaj możecie przejrzeć.
Więc pierwszy artykuł to jest opracowania pana Piotra Piętkowskiego. Dotyczy on najstarszych zmiany źródłowych o Brdzie i jej dorzeczu. Jest to ogólny zarys na marginesie dotychczasowych badań archeologicznych, historycznych i językoznawczych. Jest to bardzo, dla mnie bardzo ciekawa sprawa, bo nie wiedziałem, na przykład ten źródłosłup nie był mi znany do końca. O najdłuższej cieku na Pomorzu z dopływami liczącym 238 km. Ja pozwolę sobie zrobić kilka notatek, żebyście Państwo wiedzieli, że jestem tą osobą, która no, poza recenzentami, poza tym redakcją związaną z muzeum przeczytała od deski do deski i ja też to uczyniłem. Dowód leży przede mną. Więc tego źródłosłowu dopatruje się z przekształconego słowiańskiej nazwy, przekształconej w języku niemieckim i powtórnie włączonej w nazewnictwo polskie. Ale tu Państwo sobie, ja zaznaczę tylko najciekawsze rzeczy. Państwo doczytacie, także nie mogę też oczywiście zdradzać i jakby przejmować od Państwa ten obowiązek przeczytania baszty, tak mi się wydaje. Z tych ciekawych rzeczy tutaj, jeżeli chodzi o Brdę, no Brda, ciek wodny, woda, zawsze dawała życie, więc jasna sprawa, że on był tym miejscem osadnictwa. Tutaj schyłkowo-paleolityczne osadnictwo, czyli to, które jakby kończyło paleolit, kultura limbijska, ma tutaj swoich przedstawicieli, ona pochodzi ze Skandynawii. Osadnicy ci tutaj w okolicy Brdy gościli. Tutaj autor przytacza, jest około 100 stanowisk, czyli mamy górny paleolit, w tym paleolicie pojawiają się, jest informacja o pierwszych osadnikach, ale najciekawszy moim zdaniem tutaj jest mezolit, bo będzie się dwa razy pojawiało w tej Brdzie, powinno się pojawić tutaj, to nie jest troszeczkę zaznaczone, to Państwo możecie gdzieś doczytać, jest ciekawe stanowisko w Sfornegacie. Sfornegacie są tam, gdzie jest stanowisko mezolityczne, autor pisze o tych stanowiskach z środkowej epoki kamienia, tak popularnie zwanej, ale z mezolitu. Jest tam takie stanowisko kultury określane jako kultura chojnicko-pieńkowska. Czyli chojnice wbiły się w archeologię, w nazewnictwie kultury, ale to nie wszystko, bo wśród... tutaj autor troszeczkę o tym jakby troszeczkę przemilczał, ale to myślę, to warto wiedzieć. Dla chojnicza to jest niesamowite. W obiegu światowym też są narzędzia krzemienne, które tam są odnajdywane, zbrojniki typu Sfornegacie na przykład. No jest to rewelacyjna sprawa. Szkoda, że tego nie ma autora niestety, ale szkoda, że to jest taki... Mogło to się jeszcze pojawić, chociaż oczywiście jasna, nie dla nas jest to no, pochodzących czy mieszkańców chojnic niesłychanie ważne, że gdzieś tam te chojnice dźwięczą w tym świecie naukowym. No może nie każdy nawet wie, gdzie te chojnice się znajdują, a może w Sfornegacie chojnice pewnie powinni wiedzieć. I teraz pojawia się potem te kolejne fazy osadnictwa z kultur mezolitycznych, neolitycznych, przepraszam, czyli no, tych społeczeństw osiadłych, które prowadzą ten rolniczy tryb życia, produkują naczynia ceramiczne. I jest kilka kultur, to autor je wymienia, Państwo przeczytacie, kultura amfolkulistych chyba, kultury wstęgowej, pucharów lejkowatych, przepraszam, ceramiki wstęgowej. I właściwie do... VII wieku naszej ery jest taka lekka cisza wokół tej Brdy. Autor to wiąże z utrudnieniami, czy jakby tworzeniem naturalnych granic przez struktury leśne powodujące takie rozdzielenie. No średniowiecze, oczywiście wczesne średniowiecze, zaczyna się to osadnictwo intensyfikować, mówimy o Brdzie, więc jasna sprawa Bydgoszcz, Wyszogród, także pojawiają się te duże miasta, bo ja tu koncentruję się na tych lokalnych takich, na tym lokalnym nazewnictwie artefaktów wiązanych tutaj nazwami w okolicy chojnic, ale pamiętajmy, Brda to ten Bydgoszcz, największe miejsce, też porusza kwestię tego pierwotnego posadowienia grodu, przeniesionego z uwagi na inne miejsce, z uwagi na podtapianie, czy podwyższony poziom, podwyższający się poziom Brdy. Pamiętajcie Państwo, że w tym okresie, to jest okres od 10 tysiąclecia przed naszą erą, więc to słuchajcie, to jest ogromny okres, kiedy te zmiany temperaturowe, klimatyczne zachodziły i też stąd wynikały pewne konsekwencje osadnicze. Niemniej do tego późnego średniowiecza, czyli powiedzmy do wieku do XIII, nie było żadnych przekazów źródłowych mówiących w ogóle o Brdzie. Ta Brda jakby nie pojawia się gdzieś tam w przekazach starożytnych, też nie ma informacji na temat rzeki. Natomiast pojawia się w pierwszym przekazie, tam związanym z konfliktem, chyba chodziło o prymat Wyszogrodu nad Bydgoszczą i kwestii ważności granic, w przekazie Gala Anonima.
No i drugi raz pojawiałem się Brda w kontekście Sfornegaci. To mówię, że dwa razy Sfornegacie się tutaj pojawią w kontekście klasztora Augustianów i pierwszej informacji o lokacji Chojnic. Oczywiście też potem pojawiają się te dokumenty związane z Brdą jako tym miejscem, które było w odniesieniu do obszarów, w których były nadania pozwalające na spaw drewna. To chyba później to się pojawiło. Potem pojawiły się te dotyczące młynów i tej całej gospodarki związanej z ciekiem wodnym. Bardzo ciekawy artykuł, warto to przeczytać, uzupełnić go ten z poprzedniego numeru dotyczących tego traktu spławiania Brdy. Na kolejny artykuł, jeżeli Państwo macie pytania, coś przeinaczę pytać, bo słuchajcie, dzisiaj jest taka pogoda, że troszeczkę stresowo i dosyć długo jechałem do Chojnic. Więc nie proszę przerywać w razie czego bym coś mówił niezrozumiałego, albo to by było nielogiczne. Następny artykuł jest pana Jerzego Szwankowskiego. Szkoda, że go dzisiaj nie ma, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. To jest rzeczywiście artykuł, który jakby tutaj ucieka ta pandemia, ucieka wszystko, jest taki ciekawy. Jesteśmy w Japonii za sprawą Chojniczenina. Nieprawdopodobna sprawa. Autor tutaj pisze, oczywiście bardzo ciekawy artykuł, bo to jest taki głęboki bardzo, pisze o tym zainteresowaniu Europejczyków Japonią i tym pierwszymi, przez Portugalczyków i tym osadnictwem XV-XVI-wiecznym, kiedy pojawiają się z misją chrystianizacji, jasna sprawa, jezuici tak samo. Nie ma tutaj jeszcze tego do powiedzenia, że to nie tylko ta bariera spowodowała odpływ tego zainteresowania Europejczyków, ale zobaczcie Państwo, ile setek męczenników, którzy byli z Japonii krzyżowani. Więc na długi czas skończył się ten epizod eksploracji, czy próby wniknięcia Europejczyków do Japonii. Pojawia się dopiero w XIX wieku na nurcie takiej tendencji tych państw, które nie zdążyły jakby skolonizować tych terenów, również Niemcy, no Polacy wiadomo, później też oczywiście o te kolonie swoje jakieś tam zabiegali. Niemcy robili to dosyć intensywnie i oczywiście skierowali swój kierunek w Japonii. Teraz pojawia się Chojniczanin, który nazywa się, słuchajcie, muszę, bo to jest oczywiście zupełnie nieznana mi postać, Wilhelm Müller. Wilhelm Müller studiuje w naszym gimnazjum katolickim, jako ewangelika oczywiście, jakieś tam musiał dostać pozwolenie, a też mógł być wybitnie zdolny. Kończy je z zamiarem podjęcia studiów medycznych. Zmienia zdanie, jak studiuje, słuchajcie, prawo. Więc to jest bardzo ciekawe. Kończy te prawo, doktorat z prawa, drukuje go zresztą ten doktorat, taki obowiązek był kiedyś, wówczas, przepraszam, był ten obowiązek drukowania tego, ogłoszenia go drukiem, opublikowania, więc drukuje go w drukarni Chojnickiej, też bardzo ciekawa sprawa. I on na fali tych wspomnianych przeze mnie wcześniej, tych zainteresowań XIX-wiecznych, tymi koloniami, Japonią, Orientem, zaczyna... Uczy się japońskiego. Jest tam taka możliwość, podejmuje w Berlinie studia, też uczy się rodowitych Japończyków. Ten związek Japonii z Niemcami zaczyna się w tym początku XX wieku nasilać i Japończycy przyjmują sporo tej cywilizacji europejskiej, zachodnioeuropejskiej, ale na wzór niemiecki. Armia, administracyjne rzeczy, to się dużo tam powiela, to znajdziemy w tym opracowaniu. I po ukończeniu tych studiów, tej nauki japońskiego, zostaje pracownikiem, słuchajcie, ambasady kilku przedstawicielstw. Najpierw Tajwan bodajże, potem jest Japonia. Po czym po I wojnie światowej zostaje przedstawicielem w Stanach Zjednoczonych, właściwie przedstawicielem w wielu państwach obu Ameryki. Niesamowita postać. Ale to, co mu pozostało z Japonii, to zamiłowanie do latawców. Latawcy, dlatego mówiłem, że to troszeczkę rozjaśnia ten dzisiejszy zimowy dzień, ten klimat tej smutnej pandemii, kolorowe latawce Japonia, święto latawca, każdy sobie potrafi to wyobrazić. Publikuje książkę, kolejną książkę na temat. On to, ja to tak sobie przetłumaczyłem, że to są jakby, to też szkoda, że nie ma pana Szwankowskiego, ale ja zrozumiałem to, że są jakby pod kątem pierwszych prób Japończyków zniesienia się w górę. Tutaj mówi, pisze pan Szwankowski, autor pisze o, słuchajcie, latawcach, do obsługi których potrzeba 150 silnych mężczyzn, gdzie sznury miały grubość, przekrój 24 cm. To były pokaźne rzeczy. Podejrzewam, mogły. Nie znam tej książki, nie znam tej publikacji.
Millera, ale może mogły też unieść ludzi. Więc Miller stał się kolekcjonerem tych latawców, przekazał je do muzeum w Stuttgarcie. Zmarł przed II wojną światową. Jest też taki wątek troszeczkę sensacyjny, dlatego że to chyba jest oczywiste dla czytelników opracowań dotyczących służb konsularnych, dyplomatycznych, że też pełnił funkcję agenta niemieckiego. Jest takie podejrzenie, no jak wiadomo, trudne do dokumentowania, bo oczywiście ta działalność na pewno nie była publicznie powszechnie znana. Więc on umiera w 1936 roku, no w każdym razie przed II wojną światową, przekazuje jego zbiór latawców, miał kolekcję też, ona była, ta publikacja dotycząca latawców oparta była na tej kolekcji, przekazał do Stuttgartu. Niestety losy okupacyjne sprawiły, że ta kolekcja nie przetrwała, przetrwał ogon jednego z ogromnych, tylko może wiecie, jak jest 150 osób posługuje, to ten ogon może być pokaźny, i jakieś liny, trzy chyba liny z tych latawców w muzeum przetrwały tą zawieruchę wojenną. To jest bardzo ciekawy artykuł, niesamowity, no pokazujący no, kolejnego ciekawego hojniczanina, to jest zawsze budujące. Następny artykuł, jest to zespołu artykuł Dawida Kobiałki, Mikołaja Kostyrko, Filipa Wałdocha, Daniela Nity, Marty Rychtarskiej, Joanny Rewanc, Agnieszki Banaszak, a zatytułowany jest tymczasowy Mogiły Męczenników porosły trawą, kości ich w proch się obróciły. Interdyscyplinarne badania chojnickie Doliny Śmierci w 2020 roku. Badania są tutaj z tego, co czytam. Państwo na pewno więcej o tym wiecie, bo wiem, że z kim w Chojnicach nie porozmawiałem w ostatnich kilku latach, dwóch, trzech latach, to każdy o tej Dolinie Śmierci opowiada. Ja tylko tutaj przeczytamy o tym oczywiście. Państwo możecie też doczytacie. To jest... Te badania prowadzone są w ramach projektu Archeologia Doliny Śmierci, który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzące z Funduszu Promocji Kultury. Finansowo wspierany jest przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Miasto Chojnice. Przez zaangażowanie takich członków grup historycznych Ziemi Krajeńskiej oraz Elbląskiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego ILFING. Oni biorą udział w tych pracach fizycznie. Też pan bardzo ważne tutaj wskazuje cały zespół, ważne informacje i materiały prywatne dotyczące tego miejsca smutnego. Kierowane są te podziękowania do pana Andrzeja za udostępnienie i pomoc do pana Andrzeja Lorbieckiego. Dolina Śmierci, słuchajcie państwo, dla Chojniczan wiadomo, czym ona jest. Dla mnie to jest oczywiście smutne miejsce kaźni, do którego idąc na spacer do takiego utrwalonego jakby miejsca relaksu, parku miejskiego, się zawsze szło, zapalało świeczkę, znicz, składało kwiaty. Autorzy tu piszą o tych dwóch epizodach, takich epizodach, krwawych epizodach, kiedy w 1939 roku akcja skierowana przeciw inteligencji miejscowej, inteligencji Chojnic i okolic, została, nie piszą o tym, ale z tego z opowiadań, ja, szkoda, że nie ma też autorów, bo chciałem tam pewne rzeczy dopowiedzieć, ale w każdym razie w zakładzie poprawczym obecnym, budynkach tak zwanego zakładu poprawczego, nie wiem jaka struktura teraz znajduje się w tym obiekcie, tam oni byli przede wszystkim najpierw więzieni, potem byli przesłuchiwani i rozstrzeliwani. Myślałem, że tylko w tym miejscu, nie ukrywam, Dolinie Śmierci. Okazuje się, że te badanie też początkowo tak zastanawiałem, czy jest sens rozgrzebywania tych mogił, skoro właśnie wszystko o tym wiadomo. Okazuje się, że nie wszystko wiadomo, bo z tego artykułu dowiaduje się, że ten obszar obejmował nie tylko samą Dolinę Śmierci, tam gdzie są te doły, były pozostałości dołów ekshumacyjnych, ale również obejmował te tereny od mleczarni do zakładu oczyszczania, do tej oczyszczani najnowszej. Czyli całe pasmo rowów strzeleckich, w których mieszkańcy byli rozstrzeliwani. Słuchajcie, to jest niesamowity obszar, bardzo długi, i dobrze, że te badania są prowadzone. Jakby przypomni się pan, też nada się imiona, nazwiska tym poległym, pozwoli się, umożliwi się godny pochówek, identyfikację może też personalną. Z tego, co czytałem w mediach, wiele takich artefaktów pozwoliło na taką identyfikację. Druga sprawa to jest, drugi epizod, ten taki krwawy, to jest 40, końcówka wojny, też straszne, bo to w styczniu, słuchajcie, za miesiąc niecały Chojnice będą wyzwalane, skończy się okupacja niemiecka.
I kolejny mord. I to jest dokonanie, to jest wersje, są też związane z powstaniem warszawskim. Epizod jest to opisane w takim, ale to opisane jest to w opracowaniu, które zostało przygotowane przez zespół Chojnicza pod wodzą, pod kierownictwem pana dyrektora gimnazjum, liceum Buchholca, Wojciecha Buchholca. I Ziemia Chojnicka, chyba, czy w momencie, ja tu gdzieś chyba coś zapisałem, Chojnice 39-45, w ten sposób. I doprowadzono do ekshumacji przy udziale między doktora Łukowicza, o którym wcześniej rozmawialiśmy dwa lata temu przy promocji kolejnego zeszytu, i tej zeszyt opracowania numeru Baszty. I słuchajcie Państwo, i tam powołując się na tą książkę, ciekawą dosyć, bo też ona wymaga, sama książka, same perypetie powstania tej książki są dosyć ciekawe, dlatego że słuchajcie, książka jest zamysł, powstaje komitet społeczny, który zajmuje się ekshumacją, identyfikacją, dokumentowaniem zbrodni niemieckiej, tych pierwszych głównie dotyczących miejscowej ludności, tych pierwszych etapów wojny. Powstaje zamysł opublikowania tych materiałów, są opublikowane, powstaje książka. Ona jest nieszyta nawet i wędruje gdzieś do kazamatu, znika. Ona nie jest upowszechniana. Jest napisana, ona nie była rozpowszechniana. Pierwsze rozpowszechniane książki, ta książka, to była w wersji reprintów czy fotokopii po 80. albo 89 roku. Nie pamiętam tego dokładnie, ale tak to niestety wyglądało. Ona była w takim obiegu jakby, no na pewno nie bibliofilskim czy księgarskim. Mówię o pierwszym wydaniu, tym oryginale. Jest tam dużo ciekawych informacji, również związanych z tym ostatnim epizodzie. Dosyć, myślę, że bardzo ważnym źródle, dlatego że tu jak piszą autorzy, że opierają się oni teraz na wspomnieniach dzieci. One są barczone jakimiś przeinaczaniami, niedomówieniami, niejasnościami. Jednak w pamięci myślę, że dużo przetrwało. Gdzieś tam w Rytu byłem chyba w zeszłym roku, rozmawiałem też z osobą, której dziadek tam zginął. Więc no, miejsce smutne. Wydaje mi się, że warte przypomnienia, zwłaszcza w kontekście wnoszonym przez zespół, w artykule Państwo przeczytacie, uznania tego, co się działo w Dolinie Śmierci za masowy mord, czyli taką zbrodnię o takim charakterze bardziej mocnym. Także to artykuł jest wart przeczytania. Myślę, że Państwo i tak macie tutaj w końcu doskonałą wiedzę, bo wiem, że były tam gdzieś prezentacje, to się pojawiało w lokalnej prasie. Dla mnie, rozmawiałem oczywiście z badaczem, także te informacje, które ja miałem, przekazałem. Myślałem, że jeszcze troszeczkę więcej będzie okazja, ale to nie ma sprawy, jest telefon, można będzie zawsze. Będzie wystawa, będzie okazja. Tak, w jesienią będzie wystawa, będzie można porozmawiać. Słuchajcie, teraz artykuł zbiorowy Zachariasza Frącka z Zemborskiego Obrazca Historycznego. Andrzeja Sekuły, on jest mieszkańcem Berlina, jest tłumaczem, ale znam przypadkowo, bardzo dobrze zna język polski i niemiecki. Jest muzykiem, żeby było śmiesznie, ale zainteresowanie jeszcze historyczne, przede wszystkim translatorskie są niesamowite i wiedza i umiejętności przede wszystkim. Dlatego on pomagał też w formowaniu tego artykułu. Jest to artykuł pod tym, ja oczywiście uczestniczyłem też w tym artykule, ale właściwie jako ta osoba moderująca, troszkę kierująca i osoba, która jakby zapinała jakby temat do końca. Jaki to był temat? To był temat dotyczący takiego nieistniejącego, można powiedzieć, cmentarza w Niebędzinie w gminie Nowa Wieś Lęborska. Skąd on się tutaj wziął w tej baszcie? On się wziął też, część tego artykułu, znalazła się część artykułu. Kolejny etap tych poszukiwań, troszeczkę takich niesłychanych, tak można powiedzieć. Dlatego, że skąd Niebędzina, Nowa Wieś Lęborska, Chojnice, w ogóle jaki to ma związek? Jest to bardzo ciekawy, bardzo ciekawa przygoda konserwatorska. Ten pan Zachariasz Frąd, jeden z autorów, zwrócił uwagę na pomnik, który znajdował się w Lęborku, który warto byłoby zrobić. Słuchajcie, on był w takim stanie, że ja trzykrotnie przechodziłem 4-5 metrów od tego miejsca. W ogóle nie było śladu, nie zauważyłem, że tam jest, mimo takiego, powinienem mieć wyczulone oko na takie obiekty, nie zauważyłem, że tam jest cmentarz. No, pomógł, zlokalizowaliśmy kwerendy w Muzeum w Szczecinie, kwerendy bibliograficzne, nic nie dało, nie wiedzieliśmy, co to w ogóle, nic o tej nekropolii nie było wiadomo. Pomnik został zestawiony, był tam rozbity, zniszczony, cmentarz został ogrodzony, powstała taka nekropolia pierwszowojenna.
O dziwo, nawiedzana na takim szlaku turystycznym, bardzo chętnie przez okoliczną ludność, pojawiały się zdjęcia, czyli tak by ta akcja, ten pomysł został zaakceptowany. Ta inicjatywa absolutnie społeczna, tu nie ma żadnych grantów, nie ma żadnych tam pomocy. Więc pomnik z stalicą informacyjną, żołnierz, pomnik, to co wiedzieliśmy, czyli pomnik jeńców rosyjskich z I wojny światowej, niemiecki obóz. Okazało się, że w zeszycie chojnickim, słuchajcie, kiedyś biorę do ręki, czytam, że nie wierzę własnym oczom, podobóz nie będzie, nie obozów czerwonych. No to mówię, coś niesamowitego. A potem jeszcze większe oczy zrobiłem, jak okazało się, że te archiwalia dotyczące ekshumacji i tych dotyczące Czerska znajdują się w Muzeum Historycznym Chojnica. To był dla mnie szok. I teraz opublikowany został artykuł w zeszytach chojnickich, bo oczywiście jak najbardziej trzeba powiedzieć, też to słuchajcie, to jest o odległość 240 km. Nic na temat obozu nie było wiadomo. Wiadomo, że jeńcy byli wykorzystywani do osuszania bagien i regulacji rzeki Łeby. I teraz pojawia się, słuchajcie, w zeszłym roku osoba z muzeum, z archiwum, znajomy oczywiście jednego z autorów, w Koszalina i mówi, słuchaj, znalazłem ciekawą rzecz, znalazłem listę imienną żołnierzy pochowanych w Niebędzie, no do, nie do wiary po prostu. No i stwierdziłem, że ten artykuł, miejsce do opublikowania tego artykułu będzie idealne będzie Chojnica, jakby dopinając ten zespół archiwaliów w jedno miejsce. Ta niesamowita przygoda konserwatorsko-historyczna i ten artykuł odnosi się do tego, co prezentujemy, czyli krótki ten zarys, o którym tutaj wspomniałem, imienną listę żołnierzy rosyjskich z czerskiego podobozu pochowanych na cmentarzu jeńskim w Niebędzinie, gmina Nowe Wieś Lęborska. Jest to pierwsze upublicznienie listy żołnierzy pochowanych na tej nekropolii. Rzadko się zdarza, żeby taka nekropolia wojenna miała pełną listę imienną. Nie wiem, być może uda się tam gdzieś zainstalować, może gdzieś opisać, może się to uda. Nie wiem, zobaczymy, ale na razie uważam, że jest to nieprawdopodobne. Absolutnie anonimowa nekropolia. Nekropolia z anonimowymi jeńcami pochowanymi, a tu mamy właśnie komplet. Zdarza się to niesłychanie rzadko. No splot okoliczności ludzi, którzy dużo mówią, rozmawiają ze sobą, ważnych, którzy uważają inne działania kolegów za ważne. Ukazało się, tutaj te dokumenty było tyle, tu przeczytacie zresztą to wszystko, ale tutaj jeżeli chodzi o obaj autorzy, nie mogli przyjechać dzisiaj, bo Sekułas o 18 kończy dzisiaj pracę, więc nie dotarłby nawet tutaj, miał ochotę przyjechać do Chojnic, ale w Berlinie, także to jest kawał drogi, nie dotarłby. I on mówi, że pewne trudności były z tłumaczeniem tego tekstu, dlatego że te stopnie wojskowe, nazwiska, one były poprzekręcane, pisane, przekształcone w języku niemieckim. To jest dosyć ciekawa sprawa, dlatego że słuchajcie, ta cała lista zmarłych, jednego zabitego podczas próby ucieczki i zmarłych z powodu różnych chorób no jest z jednego dnia. One zostały wpisane do archiwów Urzędu Stanu Cywilnego w takiej małej miejscowości podlęborskiej w Redkowicach bodajże, ale to wszystko sobie Państwo mówię. Taka historia też dosyć ciekawa. No, dajemy badaczom pole do obserwacji, temat jest podany, będą chcieli, zajrzą do baszty, wrócą do archiwum chojnickiego i mogą ten temat kontynuować. Dosyć ciekawym, bardzo, no, zupełnie historia niesamowita. Taka dosyć przygodowa, można z tego naprawdę, film przygodowy, niesamowite drogi, jak to zakręciło i skończyło się w Chojnicach. Naprawdę sam, no nie przypuszczałem, zaczynając pracę w Niebędzinie, że taki związek z Chojnicami w ogóle będzie miał. Nigdy. Następną osobą jest, która pisze, pokazuje Państwu, prezentuje jakby swoje dokonania, bo to są dokonania dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich, Baszty Narożnej i Domu Szewskiego w Chojnicach. Jest to pan Michał Oleksy, niestety nie dotarł dzisiaj, po wczorajszych problemach pogodowych, miał jakieś tam problemy, gdzieś tam stał długi czas na autostradzie, jakieś tam były wypadki i problemy, więc dzwonił do mnie, że nie dotrze. Znam się, oczywiście jest to mój były student, jest to pan, który, słuchajcie, Chojnice znają go, mimo, idziecie Państwo koło murów tutaj, idziecie tu, on ma sporo swoich dokonań, idzie do Muzeum Historycznego Regionalnego w Chojnicach i to są dokonania konserwatorskie firmy prowadzone przez pana Michała Oleksego. Pana Michała Oleksego, który ma wszechstronnie wykształconego, jest to osoba z uprawnieniami archeologicznymi, uprawnieniami badacza architektury, no i niesamowicie rzetelnego, solidnego, działającego zgodnie z doktryną konserwatorską, którą usiłuję cały czas do głów
no, przekonać do tej ważności tej doktryny, działa. O tych jego dokonaniach to przede wszystkim możecie Państwo zobaczyć sobie w końcach, po drugie możecie sobie poczytać i skonfrontować z tym stanem oczywistym, ale ja chciałem Państwu powiedzieć jeszcze ciekawą rzecz. Chciałem go tutaj, żeby przysięgał, tutaj bił się w piersi, że to zrobi, ale to Pani Dyrektor może zrobić. Słuchajcie, niesłychana historia, bo Pan Oleksy ma koneksje też związane z naszym regionem. Otóż jego babcia pochodzi z Wiela, a jego dziadek poderwał tą babcię, lecąc do niej z Turunia, ponieważ był pilotem, samolotem. Porwał ją i on poślubił. Niesłychana historia. Mam nadzieję, że tu Pani Dyrektor przekona. Ja go zachęcam do tej publikacji. Jest to niesłychana rzecz. Po prostu niewiarygodne. Niewiarygodne. Także krótko, resztę proszę zobaczyć, skonfrontować z rzeczywistością, powiedzieć, czy Kołyszko ma rację, czy rzeczywiście dobry konserwator. Jeżeli kolejny artykuł, jest to artykuł pracownicy, pani, która pracuje w muzeum, pani Hani Rząski, archeologa, który tytułuje Konserwacja zabytków archeologicznych. Jest to dosyć bardzo ciekawe kompendium dla tych, którzy nie mają pojęcia o zabytkach archeologicznych i o problematyce konserwatorskiej. Trzeba pamiętać o tym, zabytki archeologiczne to jest to specyficzna grupa zabytków. To zabytki, które zalegają pod ziemią kilkaset, kilkadziesiąt lat i potem przeżywają szok. Zostają wydobyte na wolne powietrze. Czyli te wszystkie procesy, które powodują gwałtowne zmiany, dotyczą tych zabytków. I zazwyczaj wydaje się, no to zabytki poddamy pracom konserwatorskim, poddamy konserwatorskim, jeżeli przeżyją te szoki. Zabytki drewniane, skórzane, na pewno tego szoku nie przeżyją, jeżeli nie będzie pilna i odpowiednio prowadzona profilaktyka po wydobyciu. Tu dotyczy ten. No i tutaj krótko o tym, krótko, no ale zwięźle, ale właściwie wszystkie aspekty tej problematyki konserwatorskiej dotyczącej stanu przetrwania tych wydobytych zabytków, żeby można było je eksponować i do tego etapu przekazania ich jako eksponatów, autorka w tym artykule nawiązuje. Warto to przeczytać, bo to wtedy troszeczkę bardziej będzie się postrzegało na te działania konserwatorskie zabytków, które podziwiamy, oglądamy, można wtedy, no to musi być rzeczywiście poprawna konserwacja. Konserwator jednak znał te wszystkie problemy i te zabytki, które, no, większość z nich praktycznie nie ma prawa istnieć. Mamy zabytki papierowe też, słuchajcie, wydobywane, które leżą kilkadziesiąt lat, tylko dzięki zapobiegliwości, odpowiednim działaniom konserwatorskim one trwają. Niestety czasami zdarza się, że te oczekiwania są, no też instytucje, które te zabytki krążą, one są pożyczane jako artefakty na różne wystawy, nie tylko w Polsce z muzeum, z tego co wiem, również takie zabytki wędrowały po świecie. One świadczą oczywiście dobrze o zbiorach, bogactwie muzeum ziemi, z których zostały pozyskane w przeszłości. Wiedza i te plusy są ogromne, ale pamiętajcie, że te zabytki mogą ulec wtórnemu zniszczeniu. One funkcjonują gdzieś, nie zawsze osoby, transport, wszystko może się zdarzyć, a zabytki są wyjątkowo kruche. Tutaj dotyczy dwóch obiektów, dwóch pucharków szklanych z okresu wpływów rzymskich i sztyletu pozyskanego w wyniku badań profesora Walenty w Leśnie. One były wędrowały po różne wystawy. Też pamiętajcie Państwo, że te doktryna konserwatorska doktryną konserwatorską, ale metody działań właściwie restauratorskich, czyli materiały używane do rekonstrukcji, to się zmienia. Więc te wydobyte w 50-tych latach, pod koniec 50-tych lat, z tego co pamiętam, albo 60-tych, słuchajcie, żebym tutaj nie zakłamał. 80-tych? 70-tych lat. No 70, tak słuchajcie, te obiekty, to technika poszła daleko do przodu, więc te możliwości, te technologia prac konserwatorskich, materiały stosowane, żywice, technologia, to jest ogromny skok. Więc one wymagają także poprawy wtórnej konserwacji. Część obiektów oczywiście tam w wyniku tych wypożyczeń też uległa jakimś transportowi, nieodpowiednich warunków, zmieniała się. A też starzenie tych materiałów użytych do rekonstrukcji i dobrze, jak się rozpadają materiały użyte do rekonstrukcji, one mają się rozpaść, ma być chroniona ta część oryginalna. Więc one zostały poddane tym pracom konserwatorskim, opisane są szczegółowo te prace, wcześniej wykonane, sposób pozyskania tego obiektu, gdzie skąd one pochodzą, te wcześniejsze prace konserwatorskie, no i to, co z tymi dwoma obiektami, jakie w odniesieniu tych obiektów przeprowadzono pracę. Efekty, jasna sprawa, można zobaczyć. Wiecie, ta konserwacja jest taka dosyć trudna, to taka rehabilitacja, ale pacjenta można zobaczyć i to dużo ludzi go ogląda. No nie zawsze to jest w innych dziedzinach, gdzie się takie rehabilitacje prowadzi, możliwe. Więc kolejny artykuł jest zupełnie nie z mojej branży, a nie ukrywam, przeczytałem go również z ciekawością. Niesamowity, dlatego że wiecie Państwo, jeżeli ktoś się interesuje czymś i wkłada w to serce, to
wchłonię, to oczywiście zainteresuje każdego. Pani etnograf jest obecna. Pani etnograf jest obecna? Tak. No to bardzo mi miło, gratuluję, bardzo ciekawy artykuł. Ja to na końcu powiem, no właśnie na początku powiem, jak ja uważam, co to jest artykuł i dlaczego uważam, że warto go zobaczyć. Ja go chciałam bardzo szeroko omówić, ale to pytania można do pani zadać, więc ja nie będę długo nim mówił, ale dla mnie jest to pokazanie sylwetki chojnickiej twórczyni ludowej pani hafciarki Elżbiety Hrabkowskiej-Pociej, a autorką jest pani Maria Czapleska, której artykuł wciągnął mnie. Słuchajcie, nie jest to dziwne, że faceta wprowadza artykuł o hafciarstwie, dlatego że tu mamy wielu przecież znanego hafciarza. No, on się nie przyznawał, bo jak te pierwsze rozmowy, to kto to robi, to no, potem to ja. Więc on miał też swojego ucznia, także to wiecie państwo, o kim mówię. Więc te hafciarstwo jest bardzo ważne. No tu pamiętamy te ośrodki w Orliku, czy też jeszcze dalej od Chojnic położonych klasztorów, gdzie siostry uczyły tego haftu. To jest taki dosyć, no, haft kaszubski, on jest utożsamiany, no, spopularyzowany przez tą ceramikę z haftami kaszubskimi. No to jest po prostu nasze. Też na koszulkach widziałem ostatnio, na tych shirtach pojawiające się. Jest to bardzo ważne. Tym ważniejsze jest przypominanie tych czempionów, tych najważniejszych osób, które zajmują się hafciarstwem. Są tu omówione wszystkie rodzaje haftów. Ta droga oczywiście, to oczywiście wszystko jest tak jakby kanwą jest osoba, ale te wszystkie informacje wokół sprawiają, że jak ja to napisałem, że przeczytam, słuchajcie państwo, bo to żeby nie było, że myślałem, że pani będzie. Olbrzymie znaczenie ma zawarta w artykule wiedza o odpowiednim upraniu, uprasowaniu haftowanego materiału, nie tylko o technice, a w późniejszym czasie to, w jaki sposób będzie użytkownik umiał o niego zadbać. Swoiste vademecum sztuki haftu i dbania o wyroby hafciarskie. Tutaj też wspomina, że autorka takim trudnym, nie ukrywam, niektóre terminy absolutnie nie były mi znane. Też, no wróćmy do tego, warto, bo to przeczytacie państwo, ale warto o pani, o tych drogach, które doprowadziły panią Elżbietę Hrabkowską-Pociej do tego, na tą drogę hafciarstwa. To oczywiście jak w przypadku tego Niebędzina, wszystko przypadek. Mama haftowała, więc zainteresowana coś tam pomagała. Sąsiadka, która pochodziła ze Sfornegaci, pani Drewek bodajże, miała zamówienie, związana była z rzutem czy z cepelią. W Toruniu chyba była ta główna, ta jakby siedziba dla Chojnic. No i nie wyrabiała się, można tak powiedzieć slangowo, z zamówieniem. I młoda wówczas pani Hrabkowska pomogła tej hafciarce wykonać zlecenie dla tej spółdzielni rzuty, a właściwie związanej z cepelią. No i tak się zaczęło. Potem kursy organizowane, inicjatywa muzeum oczywiście, pani Wandy Tyborskiej, Juliana Ryckowskiego wcześniej, która inicjowała, żeby ten haft dalej rozwijać. Niesamowita rola muzeum, bardzo dobrze artykuł się znalazł w tym opracowaniu. Też wspomina oczywiście te nauczycielki, które jeszcze potem doprecyzowały tą już precyzję widoczną w hafcie. Ona się oczywiście, jasna sprawa, to wiem jeszcze jako dziecko, które odwiedzało wiele, że ten haft się ocenia jakość hafciarza i haftu po prawej i lewej stronie. To jest oczywiste. I teraz to jest ciekawe, ale dla mnie jeszcze ciekawy jest ten rodzaj tego specyficznego haftu, takiego no, prawie zbliżonego do takiej włókienkowej czy tam hafciarskiej płaskorzeźby, mające odbicie swoje w sztandarach. Więc autorka też jest, bohaterka, przepraszam, artykułu, jest autorką też kilku sztandarów znaczących instytucji, też laureatką konkursów, stypendiów. I nadal o to stypendium, nadal jest czynna zawodowo, nadal o to stypendium dla twórców, z tego co wyczytałem, ubiega się i nadal działa. Jest to zawsze pozytywne, kiedy ktoś do końca jak najdłużej utrzymuje tą swoją sprawność i działa w czymś, co sprawia przyjemność. Ja to zawsze mówię, że jak ktoś wykonuje dziedzinę życia, czy brnie, pracuje w dziedzinie życia, którą lubi, to jest cały czas na wakacjach. Może te wakacje sprawiają, że ta pani taka jest czynna zawodowo. Ja państwu tylko powiem, że w tym roku pojawiła się u nas, anonimowo powiem, także nie popełnię żadnego faux pas, jest studentka, która ma 74 lata. Jest to super dla mnie, jest to nie sam na pierwszym roku, jest to dla mnie niesamowita sprawa. Bardzo mi to przypomina taką myślowo, taki dosyć 20, końca XX wieku, początku XXI wieku pomysł na taki, na Zachodzie często to się dzieje. Jak pracowałem gdzieś na Zachodzie, w Irlandii, to pojawi się studentka z Trinity College, 54 lata, zaczęła studia. Czyli sprawy zawodowe zrobione, studia dla przyjemności. Jest to nieprawdopodobne, jak to poszerza, odmładza, super. Także tutaj jest też o tym.
przerwę może, bo powiem, że wczoraj otwieraliśmy wystawę właśnie pani Chrapkowskiej w Pocie i te wszystkie prace, o których można było tutaj usłyszeć, można zobaczyć na aktualnej ekspozycji w Kurze i Stopie. No to tym bardziej warto zobaczyć, czy rzeczywiście, czy pani... Czy autorka, czy pani, autorka artykułu, czy pani Maria Czaplewska nie przesadziła z tym sympeanami na temat bohaterki artykułu? Myślę, że nie. Widziałem ilustrację, także są tutaj ilustracje. Można już na podstawie tych ilustracji wiedzieć, że nie przesadziła. Następny artykuł dotyczy, słuchajcie, jest też artykułem, właśnie opracowaniem materiałów po Józefie, który został przekazany przez Józefa Kądzielę. A tytuł ma 50 lat kolebki żeglarstwa polskiego, Choince Hażykowy. Ale ten trudny materiał, dosyć trudny, to jest trzeci odcinek, ja tą drugą część czytałem, referowałem, to jest dosyć, dotyczy takich trudnych zagadnień, trudnych czasów. Podejrzewam jeszcze żyjących choinczan. Jest on w opracowaniu pani Anny Depka-Prądzyńskiej i Marcina Synaka, których nie ma pewnie tutaj. Pani Ania Depka jest. Pani Ania jest. No, niesamowite. To jest sposób przedstawienia, to też trzeba było usiąść, pomyśleć, pójść do domu, spotkać się i powiedzieć, wiem jak to zrobić. To jest dosyć trudny materiał. On dotyczy takich zagadnień konfliktowych w instytucji zajmującej się od 1922 roku żeglarstwa, w które wpakowało się ówczesne państwo, czyli koniec II wojny światowej i zmiana w strukturach. Powołanie, rozdzielenie tego ruchu na kilka różnych instytucji, też konflikt dotyczący przekazania mienia, miejsca. Nie chciałbym się wgłębiać w ten artykuł, ale warto tutaj przeczytać, jak trudne były te początki, żeby w ogóle te szkolenia się odbywało oczywiście tych żeglarzy, jest zdjęcie dotyczące tego. I mimo decyzji pozytywnej o konstytuowaniu się ponownego tego Chońskiego Klubu Żeglarskiego, ja tak nazwę, ale tej organizacji skupiającej żeglarstwo, tej, która wywodziła swój rodowód od 1922 roku. No i mimo zgody, której nie dochodzi do zarejestrowania, więc ta grupa inicjatywna się rozwiązuje w końcu i nie dochodzi do tej rejestracji. Też ciekawe wspomnienie o tym Szkutnik, miejsce Szkutnik, wiemy doskonale, Chojniczanie, przynajmniej ja wiem, gdzie to miejsce się znajdowało. Też próba połączenia z tym związkiem, dosyć ciekawa koncepcja, połączenia jednego z drugim, czyli wytwórni tej stoczni, chyba tego sprzętu, wytwórni sprzętu sportowego Chojnice, czyli stoczni jachtowej, chyba to się tak nazywało. Mogę się mylić, ale w każdym razie ta, która tutaj na Bytowskiej się mieściła kiedyś, gdzie dzisiaj pawilon handlowy duży, połączenia w jeden organizm po to, żeby osoby startujące czy korzystające z tego sprzętu, wyrobów tej stoczni mogli testować, mogli mieć ocenę, też potencjalni inwestorzy mogli zobaczyć, jak ten sprzęt sprawuje się w praktyce. To jest dosyć bardzo ciekawy artykuł i jedno z ciekawych rzeczy jest to, co się dzisiaj wnosi. Chyba nie wiem, czy to się dzieje, czy powstaje. Też inicjatywa, która z 71 roku o powołanie skansenu żeglarstwa. Ja nie wiem, na jakim etapie jest to, potem pani dyrektor może powie, czy to w ogóle, czy to Muzeum Żeglarstwa, tej kolebki żeglarstwa i upamiętnienie od Wajlanta, czy to się tutaj dzieje, bo ja nie jestem już teraz, już no, nie pamiętam. Na razie. Ale to się pojawiło w 71 roku, słuchajcie państwo. Jeszcze nie ma, ale warto, bo to wiecie... Jeszcze pracujemy. Tracie, warto. 71 rok, słuchajcie, pojawiają się pierwsze inicjatywy. Niesamowita sprawa. To są jakby te główne artykuły. Co dalej? Mamy to już króciutko, już nie będę zanudzał, ale warto, ale mam nadzieję, że ja to przeczytałem z zapartym tchem. Myślę, że dosyć emocji w tym wypowiedzi moje, że warto przeczytać. Jest to dosyć ciekawy materiał. W zeszycie mamy też interes, no, dwie recenzje są profesora Prądzyńskiego i drugiej osoby bodajże z Chojnic dotyczące tych publikacji. Pracownika Muzeum pani Ani Urbańskiej. A, bardzo ciekawe, tak, zachęcają do czytania tej dotyczące liryki księdza. Księdza Wryczy, tak, dobra. I to warto, tak, oczywiście, jasna, tak, bardzo ciekawe te recenzje są. One też zachęcają oczywiście do czytania recenzowanych czy omawianych w tych dwóch recenzjach publikacji. No,
Potem mamy to, czym ja właściwie mogę powiedzieć, ale to Państwo przeczytacie, a najwięcej może powiedzieć Pani Dyrektor o dokonaniach muzeum. I bardzo dobrze. Jest wykaz publikacji pracowników muzeum, to co oni robią. Jest to publikacja muzealna, więc jak najbardziej sensowne, że to się znajduje. Jest informacja o tej działalności edukacyjnej, o działalności naukowej. Macie Państwo wykaz każdej z imprez, które się odbywały. Ja na niektórych tylko byłem, niestety nie miałem okazji na nich być. Ale to jest lista pokaźna, imponująca, czyli to możecie Państwo zobaczyć, co w muzeum się dzieje. I mogą ci, którzy nie uczestniczyli w tych imprezach, żałować, że tak ciekawe imprezy gdzieś tam im umknęły. Jest to właściwie, no słuchajcie, no najsmutniejszą właściwie jest karta żałobna. Jest tam wspomnianych, jest, zawsze pamiętam vis-a-vis, podczas każdego czytam gdzieś obok siebie, pana Zielińskiego, wiceburmistrza, który no, odszedł niestety od nas. Tak jest wiele osób, ja personalnie odnoszę się do niego, do pana Czcińskiego, którego znałem, którego nie ukrywam, była wystawa, nie ukrywam jego dokonania artystyczne. W ogóle nie były mi znane, był dla mnie znany tylko i wyłącznie jako archeolog. Obrazy niesamowite, wystawa była w muzeum rzeczywiście nieprawdopodobnie ciekawa. I zawsze za wcześnie wszyscy umierają, to jest jasna sprawa. Jest to zawsze smutny taki, ale przypominam jeszcze też tam też taka jest postać pana Matesa, który też zajmował się tą inwentaryzacją na cmentarzu, ten zabytkowy naszym cmentarzu, tych pomników nagrobnych, też wielka inicjatywa, wielka sprawa. Mam nadzieję, że kiedyś to się wykorzystane zostanie w publikacji, być może będzie opublikowane w postaci odrębnego opracowania. Przypominam te osoby i one w Baszcie po prostu żyją, one są razem z nami, nie, po prostu cały czas są obok nas. Także widzę tę roześmianą twarz pana Zielińskiego, brakuje mi jak zwykle tutaj go. Też jest informacja o tych zakupach muzealnych. Muzeum ma obowiązek gromadzenia zbiorów, część to są dary, a część to są zakupy. I tutaj dwa obiekty, które niesamowicie, one są zilustrowane tutaj, na które ja zwracam uwagę, które niesłychanie wszystkie są cenne, wszystkie są ważne i te dary, i te zakupy. Ale mokwy obraz rybacy, zobaczcie sobie Państwo, niesamowity. No i obraz takiego skarbu chojnickiego, pani Dudy, który też znalazł się w zbiorach muzealnych. Wiem, że pani Duda niechętnie pozbywa się swoich obrazów. Była na poprzedniej promocji, pamiętam. No malarstwo na no, niesamowicie wielkim poziomie. To jest skarb niesamowity, bardzo pozytywne, bardzo takie też baśniowe, bajkowe, ale chojnice są w nich realne i jasno odczytywalne. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli Państwo macie pytania, Pani Dyrektor może dopowiedzieć ewentualnie to, co możecie Państwo odczytać. Także nie wiem, jeżeli uzna za sens. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli macie Państwo do mnie jakieś pytania, służę oczywiście. Oczywiście, przepraszam, jeszcze ogromne podziękowanie redakcji. Słuchajcie, redakcja miała bardzo poważną rzecz do zrobienia. Po prostu jest kilka artykułów zbiorowych. Wiecie, to jest zawsze problem. To jest zawsze kanał. Zespół tworzy opracowanie. Ono musi być spójne, musi być ten jeden język. Nie zawsze to się udaje w ramach tego zespołu. Więc ten pan Marcin Synak tutaj z zespołem, ten zespół jest tutaj wymieniony, ale on miał rzeczywiście trudny orzech do zgryzienia. Tematyka jest różnorodna. Mi się to czytało dobrze. Ja chojnice, no wiecie, no chojnice zawsze są w moim sercu. Zawsze przypominają się te najwspanialsze lata mojego życia. I zawsze co o chojnicach czytam, zawsze to jest miłe. I to dobrze czytam. Ale jeżeli chodzi o pracę redakcyjną, jest to ciężki kawałek chleba, żeby mimo tych różnych tematów praca była jednorodna. Nie? Także to już teraz naprawdę koniec. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy Państwo macie może jakieś głosy? Bardzo proszę. Ja bym chciał tylko jedną rzecz dopowiedzieć. Pan tutaj wspominał o tym chojnicy 1939-45, ta, która była rzeczywiście tam wyniesiona od Benewica, z tej starej drukarni Benewica w częściach. W tej chwili reprint jest właściwie na ukończeniu i to reprint poszerzony o wstęp pana doktora Ziętkowskiego i o posłowie o wynikach prac archeologicznych z materiałem zdjęciowym pana doktora Kopiałki. Myślę, że ta książka powinna na początku lutego ujrzeć światło dzienne. Super inicjatywa. Czy ta będzie informacja, dlaczego książka nie była rozpowszechniana? Nie wiem, co będzie występnie pana doktora Ziętkowskiego, jak on to opisze. To są dosyć ciekawe okoliczności, moim zdaniem. Trudne, ale ciekawe.
To super. No tak, krążą te egzemplarze, ja też mam taki egzemplarz wyniesiony, nie zszyty. Ten zielonkawy. Też taka, ta sama książka jest tematem na książkę. Okoliczności powstania, nie dystrybuowania. No książka jest wstrząsająca, oczywiście z ekshumacji, wspomnienia ludzi, no to straszne. Tak, książka jest straszna. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować panu doktorowi za przedstawienie z taką pasją i rzeczywiście z taką wnikliwością tych materiałów, które były opublikowane. Tak jak pan Marek wspomniał, redaktorem prowadzącym po raz pierwszy jest pan Marcin Synak. Staram się też podkreślić i podziękować byłym pracownikom muzeum, które no i następuje ta zmiana pokoleniowa. Kilkoro pracowników odeszło na emeryturę, także panią kustosz, pani Lidii Białkowskiej, etnograf, pani kustosz Annie Czapczyk i także naszemu koledze panu Andrzejowi Bramańskiemu. Staram się po prostu też pokazać osoby i ich wkład w tą pracę, którą tworzyli przez wiele lat, wkładali dla muzeum. Staraliśmy się jakby wyjść też jakąś obronną ręką z tej sytuacji pandemicznej. Ja wspominam, w których momentach, bo były takie dwie przerwy w udostępnianiu, w upowszechnianiu, w tej działalności udostępniania muzeum, to jest marzec, maj roku 20 i od listopada, konkretnie od 7 listopada do 4 maja 21 roku. Ale to, że powiedzmy muzeum nie pracowało na zewnątrz, nie było możliwości udostępniania, to nie znaczyło, że nie pracowaliśmy. Właśnie te remonty, które przeprowadzaliśmy, była w międzyczasie urządzona nowa, stała ekspozycja w Odrach, zamiejscowa ekspozycja archeologiczna poświęcona kręgom kamiennym w Odrach. Także ekspozycje, poszczególne ekspozycje są omówione, zwłaszcza też ważna dla nas była ekspozycja poświęcona Kaszubom. Staraliśmy się połączyć właśnie te materiały naukowe, które omówił pan Marek, z tą narracją sprawozdawczą, która pokazuje tak wewnętrzną pracę ze zbiorami, wewnętrzną pracę edukacyjną i taką pracę dla społeczności miasta i całego regionu. Staraliśmy się również zilustrować te wydarzenia, które uważaliśmy za ważne. Są jak zwykle takie wkładki barwne. Wszystkim autorom, także autorom spoza muzeum, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze powiedzmy o panu Wolińskim. Tak. Tylko po raz kolejny. Mamy do czynienia z dziełem właściwie tym fizycznym. Nie mówię o tej zawartości, ale to jest pana Marka Wolińskiego, który skład robi zawsze. To jest osoba, która składa też moje ostatnie, kolejne moje książki. Niesamowity talent. Także to wyczucie jest niesamowite. Tak, pan Marek od wielu lat niezmiennie stara się nas wspierać i rzeczywiście robi to perfekcyjnie, także właściwie przygotowuje cały zeszyt i także ten zeszyt przygotował do druku. Zachęcam najserdeczniej państwa do lektury. Nie wiem, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos. Bardzo proszę, jest taka możliwość. Nie ma, także... Dziękujemy bardzo. Tak, jeszcze pan, bardzo proszę. Tak. Czy jest przygotowana jakaś oferta dla społeczeństwa, jakaś turystyczna, dla ewentualnie turystów, którzy przybędą na tereny powiatu chojnickiego na bieżący 2022 rok? Tak, jest taka oferta. Można bezpośrednio korzystać tutaj z informacji, które są zarówno w sekretariacie, jak zwłaszcza w Bramie Czuchowskiej osób, które są przewodnikami i autorami takiej oferty edukacyjnej. Nie?
Także to na bieżąco, taką informację w muzeum można uzyskać. Zatem dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i życzę miłej lektury.